Każdy zaczynał pod szkołą. Ja od małego dziecka grałem pod szkołą zawodowo, jeśli można tak to nazwać. Zacząłem grać w wieku 13 lat w zespole z LZS-u Cukrownik Włostów w B-klasie. Gdy przyszedłem do liceum, dziadkowie zaprosili mnie, żebym mieszkał tutaj, uczył się w Tarnobrzegu, w Tarnobrzeskim liceum, także pomyślałem, że przy okazji można spróbować swoich sił w siarce i trafiłem do juniorów. Grałem tam 3 lata. Poprzedni rok grałem w pierwszej drużynie. Pełniłem tam rolę drugiego bramkarza, niestety z Łukaszem nie miałem szans, więc jest za dobry dla mnie. A teraz od wakacji gram w OKS-ie, teraz na wiosnę na pewno też zostanę. Czuję się zaszczycony, że mogłem otrzymać nagrodę w tym plebiscycie. Jest to moja pierwsza nagroda w życiu, mam nadzieję, że nie ostatnia. Może uda się na wyższym szczeblu rozgrywkowym. Cieszę się, że został doceniony zawodnik, który gra na takiej niewdzięcznej pozycji, jaką jest bramkarz, bo to wszyscy wiadomo mówią. Zawodnicy z pola mogą się mylić, my niestety nie. Byłam bardzo zaskoczona, 520 głosów na mnie to bardzo dużo. Chciałam podziękować wszystkim, którzy na mnie głosowali, bo ich bardzo dużo. Dziękuję. A powiedz, jak długo trenujesz już tenis stołowy? Trenuję od 4 lat, prawie codziennie trenuję. No i chcę grać jak najdłużej. Chcę powiedzieć, że ja akurat wyrosłem z tego, z grupy takich piłkarzy. Ja tu przyjechałem do Tarnobrzega grać jako piłkarz, nie? Ale jakoś później to poleciało inaczej i w zasadzie już ponad 30 chyba 3 lata. Niedługo będzie 35 lat, jak się już para mleku atletyką. Także ładny kawał czas. Zaskoczeniem dla pana jest dzisiejsza wygrana? No, wielkim zaskoczeniem, zwłaszcza, że wreszcie doceniana została piękna dyscyplina lekkoatletyka w Tarnobrzegu. No to był szok. Prawdopodobnie w tej chwili jest taka opcja w Urzędzie Miasta, bardzo przychylna temu. Dzisiaj byłem na zebraniu akurat. I wracamy do starych, dawnych tradycji, jakie były w parku, do słynnych biegów przełajowych. Próbujemy wszystkie szkoły, młodzież, społeczeństwo rozruszać. No to jest najlepsze lekarstwo na choroby, na wszystko. Także bieganie, bardzo tani sport, także każdy sobie może na to pozwolić. No. Przypomnę, że nagradzamy sportowców, którzy grają praktycznie za darmo lub za uścisk dłoni prezesa. Jest to chyba ciekawa inicjatywa. Takiego plebiscytu nie ma. Nie tylko w regionie tarnobrzeskim, ale dużo, dużo dalej, więc bardzo się cieszę, że po raz drugi udało się taki plebiscyt zorganizować. No i po prostu cieszę się, że ten plebiscyt cieszył się jeszcze większym zainteresowaniem jak poprzedni. Bym przypomnę, na drugi plebiscyt, czyli tegoroczny, wpłynęło 2169 kuponów. Byli także rekordziści, którzy po kilkaset nadesłali kuponów. Otrzymali za to nagrody specjalne, bardzo cenne, atrakcyjne upominki. No i myślę, że uda się kolejny zorganizować, trzeci również. I zachęcam również innych sportowców, którzy tym razem nie zakwalifikowali się do finałowych piątek, ale być może będą mieli więcej szczęścia w przyszłym roku.